Budowanie domu to nie lada wyzwanie. Zajmuje mnóstwo czasu, pochłania olbrzymie pieniądze, no i do tego bywa czasami stresujące. Ale czy musi tak być? Firma, którą dzisiaj odwiedzimy, twierdzi, że budowanie domu może być proste jak składanie klocków i do tego nie trzeba dźwigać ciężkich cegieł. Ciekawi? Zobaczmy. Izodom 2000 Polska. Tak brzmi pełna nazwa naszego dzisiejszego bohatera. Jak zaczynali i co dokładnie produkują? Dziś się tego dowiemy. Chodźcie ze mną. Cześć Magda. Cześć Marcin, dyrektor produkcji. Trafiłam do Was, powiedz, co to za miejsce, jak tutaj pracujecie? Znajdujemy się w firmie Izodom 2000 Polska. W tym miejscu mieści się dział obsługi klienta. A to prawda, że można u Was zamówić taki dom z klocków? To duże uproszczenie, ale w zasadzie tak. Zapraszam na wycieczkę po naszej firmie, gdzie pokażę wszystkie szczegóły. Dobra, idziecie z nami, prowadź. Pierwsze miejsce w firmie i już taka fajna zabawa. Co to jest? To jest spieniony styropian, z którego formujemy elementy do budowy domów. W tym silosie znajduje się materiał na jeden 100-metrowy dom. Serio? A daleko stąd tworzą się takie elementy? Możemy pójść tam zobaczyć? Oczywiście, zaraz za ścianą. Zapraszam. Jesteśmy na hali produkcyjnej. Tymi rurami jest podawany styropian, który przed chwilą widzieliśmy w tej skrzynce, do tych trzech górnych zbiorników. Następnie pokażę w środku maszyny. Styropian z tych zbiorników jest podawany dalej do środka formy. Forma się zamyka i następuje właściwy proces produkcyjny. Czy to jest jakaś nowoczesna technologia, ta maszyna? Tak, zgadza się. Jest to nowoczesna maszyna zakupiona z funduszy unijnych. Działa bezawaryjnie już około 8 lat. Czyli zdecydowanie zakup trafiony. Bardzo trafiony zakup. Produkuje nam się lepiej, osiągamy wyższą jakość i produkujemy szybciej. I to jest gotowy element pustak styropianowy, tak? Zgadza się, jest to element służący do budowy ścian domu. A czemu on jest szary? Ten, który widzieliśmy, jak się produkuje i na którym siedzimy, jest żółty. Te kolory mają znaczenie? Tak. Ten styropian jest szary, ponieważ zawiera w sobie dodatek grafitu. Grafit poprawia właściwości cieplne styropianu o jakieś 15%. Jest on po prostu cieplejszy. Słuchaj, no dobrze, ale co później? Bo to są dwa, pokażemy Wam, złączone ze sobą takim fajnym, klasycznie klockowym łączeniem. Dokładnie jak Lego, nie? Zgadza się. Nasze pustaki łączą się tak samo jak klocki dla dzieci. Tutaj mamy rdzeń betonowy. Jest to miejsce, w które wlewamy beton konstrukcyjny i od razu mamy ścianę ocieploną z dwóch stron. Czyli wszystko jest bardzo energooszczędne. Zgadza się. Połowa wartości domu zwraca się w ciągu 25 lat. Jesteśmy w naszym zakładowym laboratorium kontroli jakości. Przedstawiam Ci Pana Janka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janku, jak wygląda Pańska praca? Jak się sprawdza, testuje takie bloki styropianowe? Praca w tym laboratorium polega na badaniu i testowaniu próbek naszego styropianu. Co to robi? To jest urządzenie do wykonywania próby balonowej. I jak poszedł test? Test wytrzymałości wykazał, że nasza próbka wytrzymała założone wartości, czyli około 4 ton betonu na metr kwadratowy. Czyli z taką siłą beton może naciskać na Wasz styropian? Tak, tak, i to jest ta wartość graniczna. W tym wypadku wytrzymała nawet 6 metrów betonu. Okazała się lepsza niż powinna. A ile potrzebujemy Waszych elementów, tych klocków Waszych, żeby właśnie złożyć sobie taki dom? Ściany na dom 100-metrowy mieszczą się tylko na jedną ciężarówkę.
Czyli rozumiem, że właściwie to jest jedno wielkie zaoszczędzanie pieniędzy. Tak, oszczędzamy we wszystkich obszarach, począwszy od budowy domu. W trakcie użytkowania płacimy mniej za ogrzewanie. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę już teraz trochę zaczynam żałować się, że jestem po budowie domu. Dzięki jeszcze raz wielkie. A ja teraz zmierzam na spotkanie z panem prezesem, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko się zaczęło i jak w rozwoju firmy pomogły fundusze europejskie. Ze mną wiceprezes firmy Izodom 2000 Polska, Jakub Wójcik. Witam cię bardzo serdecznie. Jakubie, jak to wszystko się zaczęło? Młody człowiek, a już na takim stanowisku wiceprezesa. Początki firmy były jakie? Jesteśmy firmą rodzinną, którą założył tata, inżynier, wynalazca. Firma ma 30 lat, ale myślę, że początki technologii mają jakieś 40 do 50. Tata, pracując w dużych państwowych spółkach budowlanych, miał zawsze bardzo dużo pomysłów. I w 90 roku, kiedy pojawiła się taka możliwość, założył firmę, która zaczęła produkować jego autorski produkt, wytwór jego wyobraźni inżynierskiej. A z którego projektu jesteś ty jako wiceprezes najbardziej dumny i zadowolony? Ja myślę, że chyba największym powodem do dumy jest to, że tworzymy technologię, która pozwala budować ultraenergooszczędne budynki praktycznie o zerowym zużyciu energii, czyli budynki, które są bardzo tanie w utrzymaniu. Dom jednorodzinny zbudowany w Polsce oszczędza do 5000 zł rocznie dla rodziny i to jest fajna rzecz, że ludzie mieszkający w naszych domach po prostu oszczędzają. Są to bardzo trwałe, wysokiej jakości konstrukcje i chyba co jest najważniejsze, że one są przystępne cenowo. Powiedz mi, kiedy przyszedł taki moment i co takiego się zadziało, że postanowiliście sięgnąć po unijne pieniądze? My od samego początku praktycznie cały zysk spółki wydawaliśmy na innowacje. Kiedy pojawiły się środki unijne, po prostu dołożyliśmy te środki do tych pieniędzy, które i tak wydawaliśmy. I na co tą kasę z Unii wydawaliście? Na projektowanie nowych produktów, na tworzenie instruktaży dla projektantów, na wprowadzanie nowych produktów do produkcji, a ostatnimi czasy na laboratoria. Czy my możemy pokusić się o podsumowanie, jak dużego rzędu jest to dofinansowanie z Unii, które udało wam się pozyskać? Myślę, że w ciągu ostatnich 10 lat są to środki rzędu 9 milionów złotych. Jak by firma Izodom funkcjonowała, gdyby nie te 9 milionów złotych? Na pewno byśmy byli w tym samym miejscu i na pewno byśmy sami sporo własnych środków inwestowali w badanie i rozwój, tylko myślę, że w tej chwili nie prowadzilibyśmy 8 projektów badawczo-rozwojowych, może 2. Czyli dzięki środkom unijnym pracujemy i wymyślamy 4 razy szybciej niż gdybyśmy to robili bez środków unijnych. No właśnie, taki młody przedsiębiorca może, który teraz cię słucha, trochę się boi sięgnąć po unijną kasę przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego. Jakie miałbyś dla niego rady? Pierwsza rada, jaką bym miał, to jest to, Polska w tej chwili historii ma unikalną szansę i polskie firmy unikalną szansę korzystania ze środków. Tydzień temu byłem w Austrii i nasi konkurenci austriaccy marzyliby o dostępie do takich środków. Druga rzecz, jestem zachwycony jakością współpracy z COP-em i z samym Urzędem Marszałkowskim. Naprawdę jakość wsparcia jest na bardzo wysokim poziomie. Aż boję się zapytać o plany na przyszłość. Chcemy, aby nasz zakład był o zerowym śladzie węglowym, czyli chcemy produkować energię, którą zużywamy sami tutaj. Chcemy mieć zakład, który jest bezodpadowy, czyli wszelkie odpady czy ścieki chcemy u nas przerabiać na inne produkty. Chcemy być najbardziej zieloną fabryką. No to życzę tego, żeby nie było granic dla firmy Izodom. Dzięki bardzo. Firma Izodom 2000 Polska godnie reprezentuje nas na światowym rynku nieruchomości, a w Polsce ciągle zmienia oblicze naszego budownictwa. Jeśli właśnie zastanawiacie się nad budową własnego domu, to mam nadzieję, że ten odcinek dał wam do myślenia. Ja się już żegnam i do zobaczenia u kolejnego beneficjenta.